Jesteśmy w szkole podstawowej w Mirachowie. Szkoła położona jest na peryferii gminy Kartuzy. Być może tutaj jest podejście, że młodzież nie ma startu równego z młodzieżą miejską. My to niwelujemy przy pomocy różnych środków przekazywanych nam w ramach projektów unijnych. Realizujemy zajęcia sportowe, pozalekcyjne. Współpracujemy z Wojewódzkim Szkolnym Klubem Sportowym. Także w ramach tych zajęć sportowych pozalekcyjnych młodzież ćwiczy, dużo trenuje, bierzemy udział w różnych zawodach sportowych, współpracujemy z pozostałymi szkołami gminnymi. Także wszystko idzie ku dobremu. Tutaj nie mamy problemu w szkole z osobami niećwiczącymi. Wszyscy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach z wychowania fizycznego. Podobają mi się te zajęcia, ponieważ można robić na nich dużo różnych fajnych rzeczy. Malujemy na drewnie, szyjemy, gotujemy. Dlatego bardzo lubię ten przedmiot. Jest to przedmiot kaszubski. Na języku kaszubskim szyjemy z podstawem krzyżakowym. Bardzo nam się podoba to, ponieważ można zrobić coś samemu. Są to bardzo fajne zajęcia. Wybierz stworka muftaka, z którym chcesz się uczyć. Tak? Osiołek. Osiołek. Tak? Świnka. Świnka. W terapii logopedycznej brało udział 4 uczniów. Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Chętnie brały udział w ćwiczeniach, grach i zabawach logopedycznych. Uczniowie na zajęciach usprawniali aparat artykulacyjny, utrwalali prawidłowe wywołane głoski, ćwiczyli percepcję słuchową i wzrokową, tworzyli gry planszowe, wydłużali tor oddechowy. Rozwiązywali zagadki słowne i obrazkowe. Nowych możliwości prowadzę zajęcia z terapii pedagogicznej. Biofeedback, który służy do nauki prawidłowego oddychania przez dzieci, pobudza fale mózgowe do pracy i przynosi oczekiwane efekty. Też pracujemy z nimi, z dzieciakami, które są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i one też przez pracę z biofeedbackiem lepiej funkcjonują wśród rówieśników i w naszej szkole. W naszej szkole
realizowany jest projekt unijny Szkoła Nowych Możliwości. W ramach tego projektu realizujemy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, żeby nasza młodzież i przyszli pracownicy po prostu kształtowali prawidłową postawę, skorygowaną postawę. Pomagają nam w tym na pewno sprzęty uzyskane tutaj ze środków unijnych, ponieważ uatrakcyjniają nam te zajęcia. Także po prostu cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć w takim projekcie. Gromadę Zuchową Leśne Skrzaty. Nasza gromada liczy 12 członków. Bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, zbieramy nakrętki, zbieramy elektrośmieci. Dzieci są bardzo zainteresowane, biorą udział w zbiórkach zuchowych. Zespół założyłam 6 lat temu, nazywa się Madres Wunci, przy pomocy właściwie Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Mirachowskiej, który zakupił nam materiał, nastroje i wspólnymi siłami rodziców, mojej własnej inicjatywy, bo haftowałam te stroje, udało się nam zebrać 6 kompletów. I zespół ten tak naprawdę uświetnia wszystkie uroczystości nasze szkolne, tak jak Dzień Babci, Dzień Matki. Zece bar lubią tańcować, Kasie przyci... Taty Tuńce Koseder, Siewca, Maruśka. Lubią śpiewać, wszyscy kasiepszci na ziebiesnie, na kasiebach, kasiepszci nutę. No i bardzo fajno są przy tym bawią i bardzo ochotno płacą na te zające. Także nie mam z nima jej urodziwe, nie dostać zdecy do tego zespół. I Bóg zapłać.